Idiot! Idiot! What does the cowboy hope to achieve with this mindless firing? Ain't mindless? Ain't we trying to kill her anymore then? You were kicked in the head by a horse, we? So the brain doesn't work correctly? Dobry tekst. How'd you know about that? Never mind. We wait until she collects the other pieces. In this fashion, we have the full price at no extra effort. You is one clever cookie, boss. Comparatively, yes. Come, let's get off this roof, and I will buy you a milkshake. No właśnie, ten tekst, coś tam, I will buy you, albo you will buy me milkshake. I dyrektor tu powiedział, milkshake. To po prostu mnie zawsze rozwala, milkshake. Się zajebik śmieliśmy też wtedy, chyba z kilka minut, milkshake. Po prostu niesamowite to jest. Dobra. Tak, no jak... Aha, czekajcie, właściwie wam jeszcze pokażę milkshake. Ja milkshake'a wam nie pokażę, bo nie posiadam w tym momencie milkshake'a, bym musiał iść do McDonalda, ale nie odwiedzam McDonalda. Mamy tutaj trzy smoczki. Mamy tutaj... No, takie otworki. Tak, mamy tutaj drzwi, które... No, Lara przez nie przebiega, czyli wiadomo, że się kiedyś otworzą. Właściwie, no zresztą dobra, nie będę wyprzedzał faktów, zobaczycie wszystko. No dobra, idziemy po milkshake. Dobra, tak, lecimy tutaj dalej. Tak. Mamy tutaj dzwon, który jest nie pusty w środku i nie ma tego serca, czy jak to tam się nazywa. Co ciekawe, no dziwne, już w 2000 roku mogli właściwie się bardziej postarać, no ale dobra. Lara się oczywiście patrzy w tą stronę, sobie zapiszę. Tak, musimy do tego szczelić. Lara, dobra, już nie musi się tak patrzeć na to. Tak, tutaj widzicie, mamy różnego rodzaju drzwiczki. Spokojnie. Jeszcze odwiedzimy. No i tak, i nie wiem po jaką cholerę tutaj jest drugi laser light, ale dobra. Pomijmy ten fakt. Tylko, że on się chyba już w kierunku nie pojawia, nie? Aha, to jest teraz takie... Idziemy sobie tak jakby po... jakby wam to powiedzieć. Po przedmioty. No i właśnie w tym momencie Evik mnie zrzucała specjalnie strzałkami i marnowała moje te flary. To już teraz, to już w ogóle marnowała. A się ten śmieliśmy. Dobra. No i w tym samym momencie oczywiście spadałem, nie? Dobra, nie, sorry. Nie, w tym samym momencie spadałem, nawet sam z siebie. Nie, bo zawsze mam tutaj, powiem wam, że problem ze skakaniem. No, jakiś nie wiem czemu. Milkshake. Dobra, lecimy tutaj. No i tutaj musimy skoczyć na daszek, tak? To jest, że tak powiem, legalny skok na daszek. Tam są pick-upy, jak już mówiłem. Dobra. Ale coś czuję, że to posiedzenie będzie... No, dobra, udało się. Że to będzie dosyć długie posiedzenie i dużo z tego będzie partów, ale dobra. Tak, mamy tutaj naboje do rewolweru. Czy rewolwera? Nie wiem właściwie, jak się odmienia. Jak ktoś wie, jak poprawnie się odmienia, to mi napiszcie. Dobra. I właśnie chyba po tych dachach tutaj chodzili. Ale zobaczcie, gdzie oni mogli się ulotnić. No to skoczyli tutaj na dół i poszli po milkshake. No i tutaj musi być McDonald's i kupi milkshake. Aha, tak. Tutaj jest bardzo fajne... Bardzo fajna możliwość spadania. Oczywiście z Evik tutaj skakaliśmy wiele razy, także sobie zabijemy Larkę. I plum, 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 plum. Uwielbiam ten moment, po prostu uwielbiam się ją tutaj zabijać. Tak, aha, i Lara ma także inny krzyk podczas spadania, ale to wam potem, że tak powiem, zademonstruję. Jeszcze przyjdzie na to czas. Taki bardziej dziewczęcy, no taki jakby miała 16 lat. Ale tak, będziemy Larą, która ma 16 lat, nie bójcie. Znaczy nie, może więcej. Też jest ubrana tak samo jak z wąkrojem, wiecie, z tym... wąkrojem się tam zabawiała. W Angkor Wat! Jeju. Dobra. I tu nam po raz kolejny przyda się rewolwer. Lara, czemu ty oczywiście... wyszłaś z tego. I szczelimy sobie. A co tu się otworzyło? Aha, tu nie, bo myślałem, że te drzwi się otworzą. Oczywiście możemy sobie dowoli strzelać w ten dzwon, ale on już chyba, jak więcej się strzela, to już chyba nic nie daje z tego, co pamiętam, także... Trochę bez sensu. Dobra, hop. Dobra, lecimy. No nie, znowu te cholery
No baty są. Znikajcie mi tu baty, 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 baty. No idź mi stąd. Tak jak widzicie, tutaj odróżnia się trochę od tego, to Lara nawet przez to przebiega przez chwilę. No tutaj potem będzie sekret, jak już zrobimy kilka rzeczy, ale to jeszcze spokojnie wkładamy rączkę do dziurki z tym Radio 4. Dobra. O, to jakieś teksturki nam się prześwitnęły, że tak powiem, szybko i po polskiemu. No i sobie lecimy dalej, tylko proszę cię, Lara, nie wyrzuć w tym momencie flary, bo oczywiście Lara lubi w takich momentach wyrzucać flarę. Ale tym razem nie zrobiła mi tak za bardzo na złość. Czy coś jest? Nie. O, tu coś leży. O, rewolwerowe naboje. Dobra. I lecimy. Lara, czemu ty się obijesz o ścianę? No tak, jak mi... No właśnie. Śliczna muzyczka, którą wiele razy spotkamy jeszcze. No, jak widzicie, mam tutaj fajny sufit i jakiś taran z czasów rzymskich, starożytnych. Nie wiem, jakim cudem on się tutaj uchował, no ale dobra. Wszystko po kolei. Wypalamy sobie flarkę, bo to jest ciemno. I używamy dźwigni, a co ciekawe, zobaczycie, co ta dźwignia zrobi. Ma magiczną moc. No, się napije. Tak z kruka stał się gołąbek. Wytłumaczcie mi logikę tego, jak coś takiego może dźwignia zrobić. Ej, te schody mają kolor obsydianu. Naprawdę. Nie, tak teraz sobie gadam. Ta podłoga zresztą też chyba. Fajnie to wygląda. Tak, tak, się wpakowałem w Minecrafta. Dobra, no i teraz musimy, że tak powiem, dotknąć tego gołąbka. Zobaczyć, co Lara z nim zrobi. Biedny gołąbek. Tak. Jak słyszycie, nam się tam pootwierały różne rzeczy. To chyba tutaj nawet. Tak, chyba tutaj. Dobra. Ujeju, tak, dobra. Wiecie co? To ja dalej sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam po raz enty. Zaraz wracam. Wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Dobra. Sprawdziłem ten moment, jak ja się przestraszyłem tego. No nie, padnij dupą. Ja się przestraszyłem tego, no wiecie czego. No. No Lara, weź się obkręć, no. Co ta... Piano. Jeju, Lara, idź do tyłu, no. Dobra, słuchajcie, w tym momencie, jak się przestraszyłem i na pewno też się raczej przestraszycie. Bardziej mojej reakcji. Jak w ogóle to ciekawe, czemu to się, czemu ten młotek się tam wbija w tą ścianę, to jest intrygujące. O to, że mogli się bardziej postarać i tą ścianę bardziej przesunąć, żeby, wiecie, żeby nie było widać, że się wbija. Takie trochę tam, jakkolwiek to brzmi tak jednak tak czy tak to dziwnie trochę wygląda. Bo no takie jakby trochę takie niedopracowanie mam wrażenie. Aha, zmienimy sobie na pistolety, bo na razie no wiecie co, no nie ma sensu używać rewolweru. No. Tak, mamy znowu gołąbka. Gołąbki z sosem pomidorowym. Nie, dzisiaj mam ogólnie na obiad te mielone i do tego mizerię i ziemniaki. Będzie pyszne. Moja mamunia robi. Dobra. Pielęgniarka z Silent Hilla, tak? Mielone mięso zrobi z tego, z Heather z Silent Hill 3 prawdopodobnie. Albo z tego. Z Harego Masona z jedynki prawdopodobnie to będzie mielone. Tak, muzyczka. Tak, i teraz mamy okazję iść po te sekrety, dwa pozostałe, w miejscach, w których żeście się, tak powiem, tak trochę nie spodziewali. Będziemy musieli się trochę cofnąć. Mianowicie tam wam, gdzie mówiłem, i jeszcze w jednym miejscu. Takie trochę... No ja bym na to ogólnie za pierwszym razem na pewno nie wpadł, że to tam się aż trzeba cofać. Dopiero teraz się tak na dobrą sprawę te miejsca otworzyły. Pierwsze miejsce to jest tutaj. Nie, to nie jest apteczka, to nie jest sekret. Tutaj mamy złotą różyczkę i piękny dźwięk. Tak.
No i teraz musimy się cofnąć jeszcze trochę dalej, że tak powiem. To będziemy musieli tutaj spaść. I tam będzie piesio i mam nadzieję, że się go za bardzo nie wystraszę. Pomimo tego, że wiem, to pewnie tak czy tak się wystraszę. O nie, muszę wziąć apteczkę. Dobra. Larka. Tak, ja tam nie oszczędzam apteczek jak inni, ani tam jakoś nie mówię, że ich nie będę brał, no bo to są, żeby brać. Dobra. Czy to jest teraz tu? Boję się. Tak, to jest tu, dobra, wyjmuję rewolwer, żeby za bardzo się nie wystraszyć. nie Uzi. Znaczy nie naboję do Uzi. 3, 2, 1. Gin, cholero, jasno. Dobra, nie wystraszyłem się. Tak, i bierzemy teraz różyczkę. Ostatnią. The last rose. Aha, baba, to jest aptenia. Aptenia. To teraz tutaj idziemy po różyczkę. Tutaj będzie już. Tak. Jak miałem wersję nie z Ultimate Edition, to musiałem grać z płytą i za każdym razem jak Lara brała sekret, to musiała się płytka, że tak powiem, podładować, żeby wyłączyć dźwięk sekretu. To jest ciekawe, bardzo dziwne nawet. Bo tu jakieś zamurowane drzwiczki mamy. Może to tak... Chyba za dużo tych fladów używam. No właśnie. Mam jakieś zamurowane drzwiczki, ale wiecie, że mam schizę z fladami. Dobra. No to teraz musimy się trochę cofać. Lara, gdzie ty idziesz? Aha, nie, dobra, cofać się za bardzo nie musimy. My pójdziemy teraz w konkretne miejsce. Też mamy wszystkie trzy sekrety, tak? Wszystkie trzy różyczki. Tak, wszystkie trzy. Dobra. No, Lara, proszę cię. Naprawdę się stęskniłem już trochę za Larą. I nie wiem, Lara, czy przypadkiem z tobą znowu nie wziąć ślubu, no nie wiem, bo aż tak mnie jakoś nie wkurzasz jak w trójeczce. Nie wiem, co o tym sądzicie? Byłem rozwiedziony z Larą. Wrócić do niej czy nie? Ciekawe, nie? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze się zastanowię nad tym, Lara. Zobaczymy. Czy jesteś jeszcze mnie warto? Dobra. Czy tutaj coś jest? Nie. No i zabieramy sobie Lara. Zaraz zmienię zdanie. Bieramy sobie przedmiocik. No i lecimy i filmik będzie. Oglądajcie sobie. Jeden z moich ulubionych w całej grze. Calm, calm, Lara. We're all friends here. No, bardzo friends, kurde. Begging your pardon, ma'am, but if you'd like to put them pea shooters away. No, the second stone, if you please, Miss Croft. Możesz mnie tupę pocałować. Come get it. It's a little too late in the evening for these games. Larson, search her, if you please. To niego akcent jest zgubiony. Ale Larson, nie wiesz, w co się pakujesz? Nie wiesz, że Lara jest niebezpieczna? You want to try the back pockets? Larson! No i się dojechałeś. Enough! My patience is exhausted with this childish nonsense. The stone, Miss Croft. If you put this into that case, Larson. You're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in there. No, my mądrzejszy, nie? That would be one of the stupidest moves you've made, and that's saying something. Bo Lara ma niebieską linię na nosie. Pewnie po operacji z trójki jej nos przywrócili. A nice try as always, Miss Croft. Wait for it. No właśnie. I strum. W ogóle ten ogień jest tutaj bardzo ładnie wykonany. Naprawdę. Tutaj na tym ogniu jest taki bardzo realistyczny. Nawet na tamten rok. In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. No i tak właśnie zakończyliśmy tą planszę. Tak, tutaj mamy przed sobą planszę o jakże cudnej nazwie.
Trajans, nie wiem, właśnie mam problem z tym. Market, no to Markets, przepraszam, no to coś Trajanowe, a Trajan to był jakiś cesarz rzymski. No dobra, ja tutaj zakończę let's play, ja mam nadzieję, że wam się podobało, zachęcam do komentowania, cesarzowania, do jeszcze raz do komentowania i subskrybowania, no i co? No i mogę powiedzieć, nie wiem, dzięki za oglądanie i cześć! No nie, może jeszcze mam nadzieję, że wam się podobało, nowa seria. No dobra, no to dzięki za oglądanie i cześć!